Kieszanie od początku leczą swoje kompleksy, to jest po prostu standard, ale nie będziemy się na nich skupiać, skupiamy się na tym, co dzieje się na boisku. Powrotna piłka do Pitrego, jest szansa dla Gieksy, a i źle teraz, chociaż nie, piłka doszła jednak od Fowary do Wołkowicza, Wołkowicz na lewą nogę schodzi, próbował chyba strzelać, ale został zablokowany. Pięciu zawodników, dwóch stoperów oczywiście, jest także Gonczarz, Pitry i Wołkowicz. Jak wykona ten rzut rożny Rafał Pietrza? Jest dośrodkowanie, a jednak przed pole karne do Fofary. Fofara z 17 metrów. Uderza troszeczkę za lekko ta piłka zagrana, ale jest jeszcze Holeżyński w pole karnym. Ostry gol Holeżyński, jest gol! 1-0 GKS Katowice obejmuje tutaj już bardzo szybko po bramce Kamila Holeżyńskiego, który pozdrowił teraz kibiców Tychów. Już czwarta minuta spotkania, GKS prowadzi 1-0. I fantastycznie rozpoczyna się ten mecz dla GKS-u. W szóstej minucie w Niecieczy, w czwartej w Jaworznie, po tym rzucie rożnym wykonywanym przez Pietrzaka, piłka dotarła do Holeżyńskiego, strzelec bramki na prawą stronę do Krzysztofa Wołkowicza. Wołkowicz, idzie mu tam dobrze Czerwiński do pomocy, Czerwiński wdziela się w pole karne, Czerwiński do Gonczarza, Gonczarz, jest szansa, ależ było blisko, nie trafił czysto Grzegorz Gonczarz. Można było już w piątej minucie prowadzić 2-0, ale że utrzymują się przy piłce. Był bliski Holeżyński przejęcia piłki, ale teraz prosto padło podanie Tychy, ale na szczęście Łukasz Budziłek dobrze wychodzi do tej piłki, ale później złe rozegranie i Tyszanie mają okazję. Podanie na prawą stronę, wysokość pola karnego, będzie się jeden z zawodników wdzierał w pole karne, tam Pietrzak bardzo tak agresywnie próbuje tam przypilnować, a ostatecznie Adrian Jurkowski wybija piłkę na, ale znowu mamy stratę i Tychy teraz mają szansę na bardziej szybko akcję niż wcześniej. Jest dośrodkowanie w pole karne, Budziłek musi wyjść, pewnie to robi nasz golkiper. Gwizdy teraz tutaj ze strony kibiców gospodarzy. Pietrzak, dośrodkowanie, znowu na 16 metrów do Fofary. Fofara z pierwszej piłki uderza. Kapitalna próba Grzegorza Fofary. No to są takie bramki, padają naprawdę bardzo. Grywa na 16 metrów do Fofary, gdzieś przed pole karne. Tylko raz to było bardziej po ziemi, raz bardziej w powietrzu. Ale teraz Tychy dośrodkowanie w pole karne, musi Budziłek uważać. Piłka spada na górną siatkę. Czy Łukasz Budziłek był aż tak pewny, że ta piłka nie padnie do wany? Wygrywane pojedynki 1-1, a nie w ostatniej chwili, ale teraz jest Tychy, będzie strzał z dystansu 20 metrów na bramkę Budziłka, świetny strzał teraz jednego zawodników gospodarzy, ale dochodząca piłka będzie, głupio by było stracić prowadzenie, jest dośrodkowanie, musi Budziłek uważać, tam zamieszanie, Budziłek dotknął tę piłkę, ale jeszcze jest zamieszanie w polu karnym cały czas, teraz dopiero Łukasz złapał tę piłkę. Tego wariantu z zagraniem do Fofary chyba nie powtórzy, a kto wie. Nie, jednak już normalne dośrodkowanie, piąskuje Igas na 17 metrów, ostatecznie piłka wylądowała u Fofary, ten głową ją zagrał w pole karne, tam jeszcze wyskakiwał Grzegorz Gonczarz, jest Adrian Jurkowski, jest Fofara na 20 metrze, próbował podcinko zagrać, jest Kamil Holeżyński z dystansu, teraz uderza, ale amortyzowana ta piłka przez rywala. Próbuje pressing zastosować Fofara i udaje się to. Przejmuje Pitry piłkę. Pitry na 20 metrze uderza, Pitry z dystansu, wypluwa piłkę i gaz, ale pierwszy obrońca przy niej nie wycofuje do Krajanowskiego, który tutaj próbuje krótko rozegrać ze swoimi partnerami. Dobrze, Szczęsny się teraz wdziera w pole karne, dośrodkowuje i główka, dał się teraz wyprzedzić. Alan Czerwiński jest szybko wyrzucony out. Jest Szczęsny na wysokości pola karnego. Wdziera się teraz jeden z zawodników tego w pole karne. Wzdłuż linii bramkowej Czerwiński musi wybić piłkę. Nie, ale czysto, a nie tak. Musiał uratować Fofara. Ten sytuacja. Atakuje zespół gości prawą stroną. Prosto padło podanie. Może być groźnie, bo Tychy są w polu karnym. Poślizgnął się też zawodnik. Strzał obok. Słupka. No niestety było blisko. Niestety mamy dużo szczęścia. Po rzucie wolnym, że zespół będzie dośrodkowywał. Jest dośrodkowanie gdzieś na 5 metr. Groźnie i bramka dla GKS-u. Jest 1-1. Nie wiem, kto to strzelił. Ale niestety piłka zagrywana gdzieś na wysokości kolan przeszła przez wszystkich. Ale teraz atakuje Gieksa lewą stroną, chwali Bogowski. Chwali Bogowski pod linię końcową, tutaj jest Grzegorz Gonczarz, ale piłka wybita na 16 metr. Jeszcze tam próbują nasi zawodnicy przechwycić. Jest Kamil Holeżyński z dystansu, uderza, ale bardzo niecelnie. Tym razem z drugiego skrzydła. Jest dośrodkowanie w pole karne, główką przedłużona piłka, łapie Budziłek. Wygania zawodnika, jest dośrodkowanie w pole karne, piłka przechodzi, może być groźnie, bardzo blisko byli teraz rywale, żeby zdobyć bramkę. Jest jeszcze strzał z dystansu, blokuje Grzegorz Fofara. Dośrodkowanie, piłka przedłużona, może być groźnie, bo cały czas w polu karnym zawodnicy gospodarzy, ale ten strzał nieudany. Do
Rafała Pietrzaka. Pietrzak próbował zagrać do Pietrego, ale strata w środku boiska. Mieszając kontrgospodarze, ale jeszcze próbował teraz Grzegorz Fonfara, sfaulowany i będzie żółta kartka. Ale teraz jest uraz Grzegorza Fonfary. Czerwona kartka teraz dla zawodnika GKS-u Tychy. Grzegorz Fonfara leży na boisku, potrzebna jest interwencja medyczna. Pretensje teraz GKS-u Tychy do sędziego za tą czerwoną kartkę z autu w pole karne. Tak też się dzieje. Głową przedłużona piłka, może być groźnie. 2-1 dla Tychów. GKS Tychy zdobywa drugą bramkę i obejmuje w tym meczu prowadzenie. Pietrzaka wolnego. Piłka właśnie do Pietrzaka. Pietrzak ma tutaj Ajwokowicza, ale wybiera Kamila Holżyńskiego. Holżyński z dystansu uderza, ale bardzo niecelnie. Jest dośrodkowanie. Główka niecelna. Chyba jeszcze jeden rzut rożny. Jest dośrodkowanie w pole karne. Wybić trzeba. Jeszcze tam dojdzie jeden z zawodników dośrodkowych w pole karne, ale już teraz była sytuacja. Tak, dostał piłkę na nogę. Adrian Jurkowski, Pietrzak będzie dośrodkował w pole karne. Tam jest Gancarczyk, zgrywa tę piłkę Gancarczyk i teraz jest szansa na zdobycie bramki wyrównującej. Ależ był teraz blisko Michał Zieliński na to, żeby tutaj do wyrównania doprowadzić. Dostał piłkę od Gancarczyka. Zawodnicy Tyscy. 2,5 minuty do końca meczu. Piłka wycofana, będzie dośrodkowanie w pole karne, tu trzeba uważać, żeby nie popełnić błędu. Oj, fatalnie się teraz zachował nasz obrońca, wycofana piłka. 2-3-1. GKS Tychy prowadzi i w dziesiątkę strzela dwie bramki.